Hej, witajcie moi drodzy. W dzisiejszym odcinku jesteśmy w Gdyni. Pospacerujemy trochę po Gdyni. Obejrzymy fajną inwestycję tutaj w Gdyni. Powiem wam, w jakiej cenie są mieszkanka. Pójdziemy sobie na plażę i pokażemy wam, co się dzieje w Gdyni. Jesteśmy na ulicy Świętojańskiej w Gdyni. To jest tutaj główna ulica na Śródmieściu. Gdańska Rybka, słodkie centrum, ale chyba nie czynne. Jesteśmy trochę rozczarowani tą ulicą Świętojańską. Nic tu ciekawego nie ma. Żadnych ciekawych sklepów czy restauracji. Same jakieś second hand shops. Także nie jest ciekawie. Chyba ruszymy w kierunku plaży. Zobaczymy, co tam będzie. Na pewno będzie lepsze powietrze i może tam sobie coś wypijemy, pójdziemy na jakąś kawę, pospacerujemy, a potem lecimy dalej w kierunku inwestycji, którą chcieliśmy wam pokazać. Idę teraz sobie zobaczyć tutaj do piekarni ormiańsko-gruzińskiej. Dzień dobry. Słucham pana. Zaraz coś wybiorę, chwileczkę. Kupiłem dla nas chaczapuri ze szpinakiem i z serem. Zaraz spróbujemy, jak to smakuje. Czy tak samo jak w Gruzji? Chaczapuri bardzo dobre. Zobaczcie, z szpinakiem i z serem. Pychać świeżutkę. Nie jest gorące niestety. Zimne, ale bardzo dobre w smaku. Płaciłem za takie duże haczapury 14,50. Teraz lecimy dalej nad morze. Po drodze na plażę mijamy kino, Gdańskie Centrum Filmowe. Tutaj po lewej stronie widać teatr muzyczny. Muszla. U góry jakiś krzyż. Nie wiem, co tam jest u góry, ale wiem, że można tam taką kolejką sobie wjechać na tą górę. Może pojedziemy, zobaczymy, czy będzie widać morze tam z góry. I za chwilę wjedziemy sobie kolejką linowo-terenową na Kamienną Górę. Tam będzie za widok fajny. O, piękna panorama północy. Mm. Po lewej stronie pan zobaczy po Kaszubsku moli, może ku Wysep Kreski. I statki na redzie, to będzie kasa i robota będzie. Dobra. Kasa z gardą kasa panowie, może być, ale tylko robota. Tylko garb urosz. No właśnie. Dojechaliśmy do góry, zobaczcie, jaki mamy super widok na port. Bałtyk. Ekstra. Pan nam powiedział, że gdzieś tutaj są też schody, także pójdziemy sobie, myślę, na dół schodami w kierunku plaży za chwilę. Trochę jeszcze podziwiamy sobie tutaj widoki. Zobaczymy, co jest z drugiej strony. Z drugiej strony miasto widać. Fajnie, Gdynia. Co tu jest na dole?
jakaś estrada, jakieś imprezki, koncerty może na tym. Fajne wzgórze. Lecimy dalej. I teraz schodzimy sobie z tej góry. Znalazłem tu takie schodki. Nie wiem, czy dojdziemy na plażę, czy nie. Zobaczymy. Fajne schody. Lecimy na dół. Tymi schodkami dojdziemy na pewno tam na dół, w kierunku portu i plaży. Mamy kawałek drogi. Zbliżamy się do morza. Spójrzcie, jaka tutaj willa Zosieńka stoi, a obok opuszczona willa. Można ją kupić. Super lokalizacja, naprawdę. Blisko plaży, ale myślę, że to już by nie dało się wyremontować tej willi. Ale przynajmniej ekstra działka by była. I już jesteśmy na plaży w Gdyni. Mamy dzisiaj super ekstra pogodę. Słonecznie. Nie za zimno. Aktualnie jest koniec lutego. Naprawdę dzisiaj mieliśmy szczęście. Pospacerujemy sobie tu trochę i lecimy zaraz dalej. W drodze powrotnej tutaj mijamy wystawę, muzeum. Mamy armaty. A tu mamy statek podwodny, U-Boot. A teraz idziemy w kierunku tego mieszkania inwestycyjnego, które wam za chwilę pokażę. Będziecie w szoku, w jakiej cenie są te mieszkania. Chcieliśmy sobie obejrzeć tą kawalerkę. 22 metry kwadratowe, 1 metr za 22 500 zł. Coś tam wyszło, około 670 000 zł za taką mini kawalerkę. Idziemy zobaczyć, jak wygląda budynek. Jesteśmy teraz na ulicy Żeromskiego w Gdyni. Szukamy numeru domu 7. Tam właśnie ma być ta inwestycja, o której wam cały czas tutaj opowiadam. Za chwilę powinniśmy tam dojść. Znaleźliśmy ten budynek, o którym rozmawialiśmy. To jest właśnie ta inwestycja. Niestety nie można wejść. Dzwoniłem dzisiaj do gościa tutaj z tej firmy, do dewelopera. Mówi, że jeszcze nie wpuszczają. Tak od przyszłego tygodnia będzie można tutaj sobie zobaczyć te mieszkania od środka. Mają być oddawane do użytku w drugim kwartale tego roku. Także już niedługo na dole lokale. Fajne miejsce, blisko centrum, blisko plaży. Szkoda, że nie możemy wejść. Co do tej inwestycji tutaj w Gdyni, powiem wam jeszcze, że miejsce w hali garażowej kosztuje 45 000 zł, a komórka lokatorska 5 000 zł.
Mieszkanie to, które my chcieliśmy oglądać, to jest kawalerka 22 metry kwadratowe. Metr kosztuje niecałe 22 500. Także w sumie to mieszkanie wyszło ponad 670 tysięcy złotych w stanie deweloperskim, także do wykończenia. Wykończenie myślę stówkę. A czynsze tutaj w Gdyni takich kawalerek wynoszą około 1500 do 3000 zł. Także jakbyśmy tu wzięli 3000 zł czynszu za taką kawalerkę, która by była już super wykończona, luksusowo powiedzmy, to byśmy mieli ROI na poziomie 4,6%, także mniej niż w Tczewie. Także tu trochę według mnie przesadzili z ceną. A teraz w końcu idziemy coś zjeść. Zobaczymy, co dzisiaj sobie zjemy. O, Thai Mai. A, salon masażu. W salonie masażu raczej nic nie zjemy. Lecimy dalej. Jesteśmy w takiej super kawiarni w Gdyni, zobaczcie. Bo tego Azjaty nie chcieli nas obsłużyć. Po prostu wyszliśmy, tam trzeba było za długo czekać. A tutaj mamy super miejsce, możemy sobie wybrać. Sobie tu wypijemy kawę, coś zjemy. Ekstra. Ten Azjatę nas nie chciał wpuścić, ma pecha. Teraz mamy super jedzonko. Bagel mam, sałatkę, chipsy, ekstra i dlatego kończę tutaj, bo jestem głodny. Pokazaliśmy Wam dzisiaj Gdynię i fajną inwestycję. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten filmik. Prosimy o subskrypcję, łapę w górę i fajne komentarze. Hej, trzymajcie się.